Wydawnictwo Mag oraz audioteka przedstawiają. Marta Wells. Pamiętniki Mordbota. Wszystkie wskaźniki czerwone. Sztuczny stan. Przełożył Marek Pawelec. Czyta Mariusz Zaniewski. Wszystkie wskaźniki czerwone. Rozdział pierwszy. Po schakowaniu swojego modułu kontrolera mogłam zająć się masowymi mordami, ale dotarło do mnie, że mogę korzystać ze wszystkich kanałów rozrywkowych dostępnych przez satelity firmy. Od tamtej pory minęło dobrze ponad 35 tysięcy godzin bez przesadnego mordowania, choć być może zapewne również nieco poniżej 35 tysięcy godzin pochłaniania filmów, seriali, książek, sztuki i muzyki. Bardzo nie wychodziło mi, bycie bezlitosną maszyną do zabijania. Wciąż wykonywałam swoją pracę obecnie na nowym kontrakcie, mając nadzieję, że dr Wolesku i dr Baradwaj szybko skończą swoje badania, żebyśmy mogli wrócić do bazy, gdzie zajmę się obejrzeniem 397 odcinka wzlotu i upadku księżycowej ostoi. Przyznaję, że nie skupiałam się mocno. Jak dotąd kontrakt był bardzo nudny i rozważałem przerzucenie kanału alarmowego w tło i próbę dostępu do muzyki z rozrywkowego w taki sposób, żeby system centralny nie rejestrował dodatkowej aktywności. Zrobienie tego w terenie było trudniejsze niż w bazie. Oceniana strefa była surowym przybrzeżnym fragmentem wyspy, pofalowanym w niskie wzgórza, porośnięte gęstą, sięgającą kostek zielonkawo czarną trawą. Nie było tu za wiele innych roślin ani zwierząt, poza garstką różnych ptakopodobnych stworzeń i czymś nadmuchanym, unoszącym się w powietrzu, co wydawało się nieszkodliwe. W pobliżu brzegu znajdowało się sporo pozbawionych roślinności kraterów, a baradłacz i wolesku właśnie pobierali z jednego próbki. Planetę otaczał pierścień, który z naszej bieżącej pozycji dominował na horyzoncie od strony morza. Zajmowałam się oglądaniem nieba i delikatnym obmacywaniem strumienia danych, gdy dno krateru eksplodowało. Nie tracąc czasu na wykonanie głosowego połączenia awaryjnego, wysłałam strumień wideo z mojej kamery terenowej do dr Mensa i skoczyłam w głąb krateru. Brnąc przez piaszczyste zbocze, usłyszało męsa krzyczącą do kogoś na kanale awaryjnym komunikatora, żeby natychmiast poderwał skoczka. Byli jakieś 10 kilometrów stąd, pracując w innej części wyspy, więc nie było mowy, żeby dotarli tu na tyle szybko, by pomóc. Strumień wypełniły sprzeczne polecenia, ale nie zwracałam na nie uwagi. Nawet mój moduł kontrolera nie został zmodyfikowany. Strumień awaryjny miał priorytet, a na nim też panował chaos, z automatycznym systemem centralnym żądającym danych, próbującym wysyłać mi jeszcze niepotrzebne informacje oraz mensa, przesyłającą mi telemetrię ze skoczka, która również nie była mi potrzebna, ale przynajmniej było ją łatwiej ignorować niż system centralny równocześnie żądający odpowiedzi i próbujący ich udzielać. Pośrodku tego wszystkiego dotarłam na dno krateru. W obu przedramionach mam wbudowaną małą broń energetyczną, ale sięgnęłam po zamocowany do pleców duży karabin na pociski. Wrogie stworzenie, które wystrzeliło z ziemi, miało naprawdę wielką paszczę, więc uznałam, że potrzebuje dużego kalibru. Po wyszarpnięciu baradłacz z jego paszczy, wepchnęłam się tam zamiast niej a potem wypaliłam z karabinu w głąb jego gardła i w górę, gdzie powinien znajdować się mózg. Nie mam pewności, czy wszystko to zaszło w tej kolejności. Trzeba by odtworzyć nagranie z mojej kamery polowej. Wiedziałam tylko, że to ja mam baradłacz, a nie stwór, który schował się z powrotem w swoim tunelu. Była nieprzytomna i krwawiła przez kombinezon z potężnych ran na prawej nodze i w boku. Karabin trafił z powrotem do uprzęży, żeby uwolnić obie ręce do uniesienia jej. Straciłam pancerz na lewej ręce i sporo ciała pod spodem, ale moje nieorganiczne części wciąż działały. Dotarł kolejny pakiet poleceń z modułu kontrolera, więc wrzuciłam go w tło, nie zawracając sobie głowy dekodowaniem. Zdecydowanym priorytetem była teraz niemająca części nieorganicznych i nie tak łatwo dająca się naprawić baradłacz. A Mnie interesowało głównie to, co w strumieniu awaryjnym próbował do mnie mówić system medyczny. Najpierw jednak należało ją wydostać z krateru. Przez cały ten czas Wolesku kulił się na wywróconym kamieniu i totalnie panikował, co było dla mnie całkowicie zrozumiałe. Ja w takiej sytuacji jestem dużo mniej podatne na zniszczenie, a nie mogę powiedzieć, żebym się świetnie bawiło. Doktorze Wolesku. Musi pan teraz iść ze mną, powiedziałam. Nie zareagował. System medyczny zalecał zastrzyk uspokajający i bla, 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 ale jedna moja ręka zaciskała się na kombinezonie dr Baradwacz, żeby powstrzymać krwawienie, a druga podpierała jej głowę, a mimo wszystko wciąż miałam tylko dwie ręce. Poleciłam hełmowi się złożyć, żeby zobaczył moją ludzką twarz. Gdyby wróg wyłonił się ponownie i znowu mnie ugryzł, to byłby fatalny błąd, bo potrzebowałam organicznych części swojej głowy. Przybrałam pewny, ciepły i łagodny ton głosu. Wszystko będzie dobrze, doktorze Wolesku, ale musi pan wstać, podejść tu i pomóc mi ją stąd wydostać. Zadziałało. Dźwignął się na nogi i chwiejnie ruszył w moją stronę, wciąż się trzęsąc. Zwróciłam się ku niemu nieuszkodzoną stroną. Proszę złapać moją rękę, dobrze? I trzymać. Zdołał zaczepić się ręką o zgięcie mojego łokcia i ruszyłam w górę krateru, ciągnąc go i przyciskając baradłacz do piersi. Oddychała nierówno i chrapliwie, a jej kombinezon nie przesyłał żadnych informacji. Mój został rozerwany na torsie, więc podwyższyłam temperaturę ciała w nadziei, że to pomoże. Strumień ucichł w końcu, bo Mensa użyła swojego priorytetu dowodzenia do wyciszenia wszystkiego poza systemem medycznym i skoczkiem, a w strumieniu skoczka słyszałam tylko jak pozostali gorączkowo się uciszają. Podłoże po tej stronie krateru było dość nieprzyjemne, głównie miękki piach i luźne kamienie. Ale nogi miało mnie uszkodzone i dotarłam na górę z obojgiem ludzi wciąż przy życiu. Wolesku próbował paść na ziemię, ale udało mi się odprowadzić go kilka metrów od krawędzi, na wypadek, gdyby cokolwiek, co się działo w dole, miało zasięg większy niż się zdawało. Nie chciałem odkładać baradłacz, bo coś w moim brzuchu uległo uszkodzeniu i nie było pewne, czy mogłabym ją ponownie podnieść. Cofnęłam nagranie z kamery polowej i okazało się, że dźgnięto mnie zębem, albo jakąś rzęską. Czy chodziło mi o rzęskę, czy o coś innego? Mordbotom nie dają przyzwoitych modułów edukacyjnych na jakiekolwiek tematy poza mordowaniem, choć nawet one są tymi tańszymi wersjami. Szukałam tego w ośrodku językowym systemu centralnego, gdy niedaleko wylądował mały skoczek. Kiedy siadali na trawie, z powrotem aktywowałam swój hełm z nieprzejrzystym wizjerem. Mieliśmy dwa standardowe skoczki. Dużego na sytuacje awaryjne i tego malucha do przelotów na miejsca badań. Mały miał trzy przedziały: duży w środku na ludzką załogę i dwa mniejsze po bokach na ładunek, wyposażenie i mnie. Za sterami siedziała męsa. Zaczęłam iść. Wolniej niż w zwykłym tempie, bo nie chciałam zgubić wolesku. Gdy tylko rampa zaczęła opadać, ze środka wyskoczyły Pinli i Arada. A ja przełączyłam się na obwód głosowy. Doktor Mensa nie mogę puścić jej kombinezonu. Potrzebowała chwili na zrozumienie o co mi chodzi. W porządku. Wniesie ją do kabiny załogowej, odparła pośpiesznie. Mortbotom nie wolno latać z ludźmi i musiałam otrzymać głosowe pozwolenie, żeby tam wejść. Co prawda, dzięki schakowaniu kontrolera nic nie mogło mnie przed tym powstrzymać, to jednak nie zdradzanie nikomu, zwłaszcza ludziom, którym zostałam zakontraktowane, że mogę samą o sobie decydować, było w sumie dość ważne. Tak do poziomu niedopuszczenia do zniszczenia moich organicznych elementów i rozebrania reszty na części zamienne. Zaniosłam baradłacz po rampie do kabiny, gdzie Owers i Ratti gorączkowo odpinali siedzenia, żeby zrobić miejsce. Nie mieli na głowach hełmów i ściągnęli kaptury kombinezonów, więc zobaczyłam przerażenie na ich twarzach, gdy przez rozdarty kombinezon ujrzeli ile zostało z górnej części mojego ciała. Ucieszyłam się, że mój hełm wrócił na swoje miejsce. Dlatego właśnie lubię latać z ładunkiem. Robi się niezręcznie, gdy ludzie i wspomagani ludzie znajdują się blisko mordbotów, a przynajmniej niezręcznie dla mordbotów. Usiadłam na podłodze z baradłacz na kolanach, a Pinli i Arada wciągnęły wolesku do środka. Zostawiliśmy na miejscu dwa pakiety sprzętu terenowego i parę instrumentów, wciąż rozstawionych na trawie tam, gdzie baradłacz i wolesku pracowali przed zejściem do krateru popróbki. Zwykle pomogłoby im je przynieść, ale system medyczny monitorujący baradłacz przez resztki jej kombinezonu. Dość jasno sugerował, że puszczenie jej byłoby złym pomysłem. I nikt nie wspominał o sprzęcie. Porzucenie w sytuacji awaryjnej łatwo dających się zastąpić rzeczy wydaje się czymś oczywistym, ale bywałam na kontraktach, gdzie klienci kazaliby mi odłożyć krwawiącego człowieka, żeby przynieść rzeczy. Na tym kontrakcie to dr Rati zerwał się z miejsca. Przyniosę rzeczy, krzyknął. Nie, krzyknęłam. Czego nie należało robić. Mam obowiązek zawsze odzywać się do klientów z szacunkiem, nawet gdy zamierzają przypadkowo popełnić samobójstwo. System centralny mógł to zarejestrować i aktywować karę przez moduł kontrolera. Gdyby ten nie został schakowany. Na szczęście pozostali ludzie również krzyknęli nie. A Pinli dodała jeszcze. Do cholery, ratti. O, faktycznie nie ma czasu, odpowiedział ratti. Przepraszam. I wdusił przycisk szybkiego zamykania włazu. Dzięki temu nie straciliśmy rampy, gdy wrogie stworzenie wyłoniło się tuż pod nią z wielką paszczą pełną zębów, rzęsek czy czego tam jeszcze przegryzających się prosto przez grunt. Z kamer skoczka był na nie świetny widok. Radośnie przesłany przez system prosto do strumieni danych wszystkich na pokładzie. Ludzie wrzasnęli. Męsa posłała nas w powietrze tak szybko, że prawie się zgiełłom, a każdy, kto nie siedział na podłodze, natychmiast na niej wylądował. W ciszy, pełnej westchnień ulgi, odezwała się Pinley. Jeśli dasz się zabić, ratti, to nigdy mi tego nie wybaczysz, wiem. Ratti trochę podsunął się przy ścianie i machnął do niej słabo. To rozkaz Ratti. Nie daj się zabić, rzuciła ze stanowiska pilota męsa. Brzmiała spokojnie, ale mam priorytet bezpieczeństwa i przez system medyczny widziałam, jak szybko bije jej serce. Arada wyciągnęła medyczny zestaw ratunkowy, żeby zatrzymać krwawienie i spróbować ustabilizować baradłacz. Starałam się w maksymalnym możliwym stopniu być tylko przedmiotem. Zaciskając rany na ich polecenia, używając temperatury mojego zawodzącego ciała do podgrzewania jej oraz trzymając spuszczoną głowę, żeby nie widzieć ich spojrzeń, niezawodność działania 60% i spada. Nasza baza to dość standardowy model. Siedem połączonych wzajemnie kopuł, ustawionych na stosunkowo płaskiej równinie nad doliną wąskiej rzeki z podłączonymi z jednej strony systemami zasilania i recyklingu. Mieliśmy system środowiskowy, ale bez śluz powietrznych, ponieważ atmosfera planety nadawała się do oddychania. Tyle że nie była szczególnie przyjazna dla ludzi na dłuższą metę. Powody nie były dla mnie jasne, bo ta wiedza nie była ode mnie wymagana w ramach kontraktu. Wybraliśmy to miejsce, bo znajdowało się w samym środku badanego obszaru. A choć równinę porastają rozproszone drzewa, Sięgające jakichś 15 metrów. To są bardzo chude i tworzą tylko pojedyncze baldachimy liści, więc gdyby coś się do nas zbliżało, trudno byłoby mu się za nimi schować. Oczywiście nie uwzględniało to zbliżania się przez tunel. Dla bezpieczeństwa baza wyposażona jest w grodzie, ale system centralny powiedział mi, że w chwili lądowania skoczka główna była już otwarta. Doktor Guratin czekał z ruchomymi noszami i podprowadził je do nas. Owers i Arada zdołali ustabilizować baradłacz, więc mogło ją położyć na noszach i pójść za pozostałymi do bazy. Ludzie skierowali się do ambulatorium, a ja zatrzymałam się, aby wysłać skoczkowi polecenie zamknięcia się i zablokowania, a potem zamknęłam zewnętrzne drzwi. Korzystając z kanału ochrony, poleciłam dronom rozszerzyć perymetr, żeby wcześniej dostać ostrzeżenie, gdyby zbliżało się do nas coś dużego. Dodatkowo ustawiłam monitory przy czujnikach sejsmicznych, do ostrzeżenia mnie w razie zarejestrowania czegoś nietypowego. Na wypadek, gdyby to hipotetyczne coś dużego, zdecydowało się przekopać pod ziemią. Po zabezpieczeniu habitatu wróciłam do pomieszczenia nazywanego dyżurką ochrony w którym składowano broń, amunicję, alarmy czujników perymetru, drony i całe pozostałe wyposażenie mające związek z ochroną, włącznie ze mną. Pozbyłam się resztek pancerza i zgodnie z zaleceniem systemu medycznego spryskałam całą pokiereszowaną stronę środkiem do zamykania ran. Nie ciekła ze mnie krew, bo moje tętnice i żyły zamykają się automatycznie, ale nie był to ładny widok. A do tego bolało, choć zamknięcie rany trochę osłabiło nasilenie bólu. Za pośrednictwem systemu centralnego wprowadziłam już ośmiogodzinną blokadę bezpieczeństwa, więc nikt nie mógł wyjść na zewnątrz bez mnie, a potem wyłączyło się ze służby. Sprawdziłam główny strumień, ale nikt nie zgłosił żadnych protestów. Marzłam bo moja kontrola temperatury wysiadła gdzieś w drodze do bazy, a ochronna powłoka noszona pod pancerzem została rozdarta na kawałki. Miałam kilka zapasowych, ale założenie jej teraz na siebie nie byłoby ani praktyczne, ani łatwe. Jedynym innym posiadanym przeze mnie strojem był mundur, którego jeszcze nie zakładałam i teraz chyba nie udałoby mi się go założyć. Mundur nie był potrzebny, bo patrole wewnątrz bazy nie były wymagane. Nikt o to nie poprosił, bo ponieważ była ich tylko ósemka i wszyscy się przyjaźnili, byłoby to głupim marnowaniem zasobów. Czyli mnie. Pogrzebało mi jedną ręką w szafce, aż znalazłam dodatkowy zestaw medyczny dla ludzi, którego wolno mi używać w sytuacjach zagrożenia. Otwarłam go i wyciągnęłam koc termiczny. Po owinięciu się nim wczołgałam się na plastikową leżankę mojego boksu. Drzwi zamknęły się i zapaliło się światło. Nie było tu wiele cieplej, ale chociaż przytulniej. Podłączyłam się do odprowadzeń uzupełniania zasobów i napraw, oparłam o ścianę i zadygotałam. System medyczny pomocnie zgłosił, że moja niezawodność działania wynosi obecnie 58% i spada. Co nie dziwiło. Zdecydowanie mogłam się naprawić w 8 godzin i prawdopodobnie zregenerować większość uszkodzonych elementów biologicznych, ale wątpliwe było, żebym przy 58% mogło też przeprowadzić jakąś analizę. Zamiast tego ustawiłam strumień ochrony na ostrzeżenie mnie, gdyby coś próbowało zjeść bazę, i zaczęłam przeglądać bibliotekę multimediów pobranych ze strumienia rozrywkowego. Bolało za mocno, żeby zwracać uwagę na cokolwiek z fabułą, ale przyjazne dźwięki mogły mi dotrzymać towarzystwa. Wtedy ktoś zapukał do drzwi boksu. Zagapiłam się na nie i straciłam orientację w starannie uporządkowanych danych wejściowych. Och, tak? odpowiedziałam jak coś głupiego. Doktor Mensa otworzyła drzwi i popatrzyła na mnie. Nawet pomimo wszystkich oglądanych programów rozrywkowych, nie mam wprawy w zgadywaniu rzeczywistego wieku ludzi. Ludzie w serialach zwykle nie wyglądają jak ludzie w prawdziwym życiu, przynajmniej nie w tych dobrych serialach. Miała ciemnobrązową skórę i nieco jaśniejsze, krótko przycięte brązowe włosy, ale chyba nie była bardzo młoda, bo inaczej nie byłaby tu szefową. Jak się czujesz? zapytała. Widziałam twój raport o stanie. Uch. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że należało nie odpowiadać i udawać, że jestem w uśpieniu. Podciągnęłam koc na piersi z nadzieją, że nie zobaczyła żadnych brakujących kawałków. Bez trzymającego mnie w całości pancerza wyglądało to dużo gorzej. W porządku. Tak, przy ludziach czuję się niezręcznie. Nie chodzi o paranoję dotyczącą schakowanego modułu kontrolera, ani o nich. Takie po prostu jestem. Wiem, że jestem przerażającym mortbotem i oni też to wiedzą. Przez co obie strony czują się nerwowo, co jeszcze nasila moją nerwowość. Tym bardziej, jeśli do tego nie jestem w pancerzu, bo jestem ranny i jedna z moich organicznych części może w każdej chwili wypaść i plasnąć na podłogę. Czego przecież nikt nie chce oglądać. W porządku? zmarszczyła czoło. Według raportu straciłaś 20% masy ciała. Odrośnie odparłam. Wiem, że dla prawdziwego człowieka zapewne wyglądałam, jakbym umierało. Moje rany były odpowiednikiem utraty przez człowieka kończyny albo dwóch oraz większości krwi. Wiem ale i tak. Przyglądała mi się dłuższą chwilę, tak długo, że podłączyłam się do strumienia monitoringu z kantyny, gdzie przy stole siedzieli i rozmawiali członkowie grupy, którzy nie odnieśli obrażeń. Omawiali możliwość istnienia dodatkowych gatunków podziemnej fauny i wyrażali tęsknotę za środkami odurzającymi. Wydawało się to całkiem typowe. Byłaś bardzo dobra, z doktor Wolesku, odezwała się znowu. Nie sądzę, żeby pozostali zdawali sobie sprawę. Byli pod bardzo dużym wrażeniem. Uspokajanie ofiar to element instrukcji medycznych dotyczących postępowania w nagłych wypadkach. Ciaśniej podciągnęłam koc, żeby nie zobaczyła niczego okropnego. Czułam, że coś niżej cieknie. Tak. Ale system medyczny priorytetyzował baradłacz i nie kontrolował parametrów życiowych Wolesku. Nie wziął pod uwagę szoku wywołanego przez to zdarzenie i oczekiwał, że będzie w stanie samodzielnie opuścić tamto miejsce. W strumieniu wyraźnie widziałem, że pozostali przeglądali nagranie z kamery polowej Wolesku. Mówili rzeczy w rodzaju. Nawet nie wiedziałem, że to ma twarz. Byłam w pancerzu, od kiedy tu przylecieliśmy i nie otwierałam przy nich hełmu. Nie miałam ku temu żadnego konkretnego powodu. Jedyną częścią mnie, którą mogliby zobaczyć, była głowa, wyglądająca jak standardowy, genetyczny człowiek. Tylko, że oni wcale nie chcieli ze mną rozmawiać, a ja bardzo zdecydowanie nie chciałam rozmawiać z nimi, bo na służbie by mnie to rozpraszało, a po służbie. Po prostu nie chciałam z nimi rozmawiać. Męsa widziała mnie, podpisując kontrakt wynajmu, ale ledwie na mnie spojrzała, a ja ledwie spojrzałam na nią, bo jeszcze raz, mortbot plus prawdziwy człowiek równa się niezręczność. Noszenie przez cały czas pancerza ogranicza niepotrzebne interakcje. Częścią mojej pracy jest niesłuchanie strumieni systemu, gdy popełniają błędy. Odpowiedziałam. Dlatego właśnie potrzebne są konstrukty, jednostki ochroniarskie z elementami organicznymi. Tylko, że ona to wiedziała. Zanim przyjęła dostawę ze mną, zarejestrowała około dziesięciu protestów, próbując wywinąć się z konieczności posiadania mnie. Nie miało jej tego za złe. Ja też bym nie chciało siebie mieć. Serio. Nie wiem, czemu nie powiedziałam po prostu proszę bardzo, i proszę wyjść z mojego boksu, żebym mogło tu spokojnie siedzieć i przeciekać. No dobrze, stwierdziła i popatrzyła na mnie przez obiektywnie rzecz biorąc dwie i cztery dziesiąte sekundy, choć subiektywnie trwało to około dwudziestu straszliwych minut. Zobaczymy się za osiem godzin. Jeśli będziesz wcześniej czegoś potrzebować, wyślij mi proszę powiadomienie w strumieniu. Wyszła i pozwoliła drzwiom się zamknąć. Zaczęłam się przez to zastanawiać, czym oni wszyscy tak się przejmowali, więc wywołałam nagranie zdarzenia. No dobra, rety mówiłam do Wolesku przez cały czas wychodzenia z krateru. Głównie przejmowałam się trajektorią lotu skoczka. Tym, żeby baradłacz się nie wykrwawiła, oraz co może wyłonić się z tego krateru do drugiej próby, więc w zasadzie się nie słuchałam. Pytałam go, czy ma dzieci? To było zadziwiające. Może oglądałam za dużo seriali. Miał dzieci. Był w czterostronnym małżeństwie i z partnerami mieli łącznie siódemkę. Wszystkie moje parametry były teraz zbyt podniesione na odpoczynek, więc uznałam, że równie dobrze mogę to wykorzystać i obejrzeć pozostałe nagrania. Wtedy trafiło na coś dziwnego rozkaz przerwać w strumieniu dowodzenia z systemu centralnego bazy, tego, który kontrolował, a przynajmniej tak sądził, mój moduł kontrolera. To musiała być jakaś usterka. To zresztą nie miało znaczenia, bo gdy priorytet ma system medyczny. Niezawodność działania 39%. Aktywacja wstrzymana do sekwencji naprawy awaryjnej, prawy awaryjnej, prawy awaryjnej, prawy awaryjnej. Rozdział drugi. Po obudzeniu byłam przeważnie w całości, a moja bieżąca sprawność wynosiła 80% i rosła. Natychmiast skontrolowałam wszystkie strumienie na wypadek, gdyby ludzie chcieli wyjść, ale Mensa przedłużyła blokadę bezpieczeństwa bazy o dodatkowe 4 godziny. Ulżyło mi, bo dzięki temu będę miała czas na dotarcie do zakresu 98%. Była jednak też informacja, żeby się do niej zgłosić. Tego jeszcze nie było. Może po prostu chciała omówić pakiet informacji o zagrożeniu. I spróbować dowiedzieć się, czemu nie zawierał ostrzeżenia o wrogich stworzeniach pod ziemią. Mnie też to zastanawiało. Ich grupa nazywała się Pielęgnacja Pomocnicza i wykupiła opcję eksploatacji zasobów tej planety, zaś lot badawczy miał sprawdzić, czy warto było licytować pełny udział. Wiedza o znajdujących się na planecie rzeczach które mogły ich zjeść podczas prób robienia tego, co chcieli tu robić, była w sumie dość istotna. Niezbyt mnie interesuje, kim są moi klienci ani co próbują osiągnąć. Wiedziałam, że grupa pochodzi z autonomicznej planety, ale nie chciało mi się sprawdzać szczegółów. Bycie autonomiczną oznaczało, że została poddana terraformacji i skolonizowana. Ale nie była powiązana z żadną konfederacją korporacyjną. Zasadniczo autonomiczne generalnie było synonimem gówniana, więc nie spodziewałam się po nich wiele, ale zdumiewająco łatwo się z nimi pracowało. Usunęłam z nowej skóry resztki płynów, a potem wydobyłam się z boksu. Dopiero wtedy zorientowałam się, że nie mam na sobie pancerza, którego części leżą porozrzucane po całej podłodze, pokryte moimi płynami. I krwią baradłacz. Nic dziwnego, że mensa zajrzała do boksu. Zapewne spodziewała się zobaczyć tam mojego trupa. Zebrałam wszystko do otworu systemu naprawczego. Miałam zestaw zapasowy, ale wciąż był zapakowany do transportu, a jego wyjęcie, przeprowadzenie diagnostyki i dopasowania zajęłoby sporo czasu. Zawahałam się nad mundurem. Ale strumień ochrony musiał powiadomić Męsa o moim obudzeniu, więc miałem obowiązek się do niej zgłosić. Mundur oparto na standardowych strojach grup badawczych i miał pozwalać na wygodne noszenie wewnątrz bazy: szare spodnie z dzianiny, t-shirt z długimi rękawami i bluza, jak odzież noszona do ćwiczeń przez ludzi i wspomaganych ludzi, a do tego miękkie buty. Założyłam wszystko na siebie, przeciągając rękawy nad gniazdami broni na przedramionach, i wyszłam do bazy. Po przejściu dwóch wewnętrznych grodzi dotarłam do części załogowej, gdzie siedzieli w głównej kopule, zgromadzeni przy konsoli, wpatrując się w jedną z zawieszonych powierzchni projekcyjnych. Byli tam wszyscy, poza wciąż leżącą w ambulatorium Baradłacz oraz siedzącego tam przy niej Wolesku. Na niektórych konsolach stały puste kubki i opakowanie po jedzeniu. Nie sprzątam takich rzeczy, jeśli nie dostanę bezpośredniego polecenia. Mensa była zajęta, więc stanęłam, czekając. Ratti zerknął w moją stronę, a potem obrócił się ku mnie wyraźnie wstrząśnięty. Nie miałam pojęcia, jak zareagować. Dlatego właśnie wolę nosić pancerz nawet wewnątrz bazy, gdzie jest niepotrzebny i może wręcz przeszkadzać. Klienci zwykle wolą udawać, że jestem robotem, co jest dużo łatwiejsze, gdy mam na sobie pancerz. Wbiłam wzrok w pustkę i udawałam, że przeprowadzam diagnostykę czy coś takiego. Kto to? Zapytał wyraźnie poruszony Ratti. Wszyscy obrócili się w moją stronę. Wszyscy poza męsa, która siedziała przy konsoli z interfejsem przyciśniętym do czoła. Było jasne, że nawet po zobaczeniu mojej twarzy na nagraniu z kamery wolesku nie rozpoznali mnie bez hełmu. Musiałam więc w końcu na nich popatrzeć i odpowiedzieć: Jestem waszą jednostką ochroniarską. Wszyscy wyglądali na zaskoczonych i skrępowanych, prawie równie skrępowanych jak ja. Pożałowałem, że nie wyciągnęłem zapasowego pancerza. Część problemu brała się stąd, że wcale mnie tu nie chcieli, nie tu w ich bazie, ale tu na planecie. Jednym z powodów, dla których wymaga tego firma poręczeniowa, poza pobieraniem od klientów wyższej marży, jest fakt, że przez cały czas nagrywam wszystkie ich rozmowy. Choć nie monitoruję niczego, co nie jest niezbędne do wykonywania najbardziej elementarnej wersji mojej pracy. Jednak firma uzyska dostęp do tych wszystkich nagrań i wydobędzie z nich wszystko, co zdoła sprzedać. Nie. Nie mówią o tym ludziom. Tak. Wszyscy to robią. Nie. Nic nie można z tym zrobić. Po subiektywnej półgodzinie i obiektywnych 3,4 sekundy, doktor Mensa odwróciła się, zobaczyła mnie i opuściła interfejs. Sprawdzaliśmy raport dotyczący zagrożeń dla tego rejonu i próbowaliśmy odkryć, czemu to coś nie było wymienione na liście niebezpiecznej fauny. Odezwała się. PIN LI uważa, że dane zostały zmodyfikowane. Czy możesz dla nas zbadać ten raport? Tak, doktor Mensa mogłam to zrobić ze swojego boksu, co oszczędziłoby wszystkim niezręczności. W każdym razie przechwyciłam oglądany przez nią strumień z systemu centralnego i zaczęłam sprawdzać raport. Był zasadniczo długą listą ostrzeżeń oraz informacji na temat planety w szczególności obszaru, na którym znajdowała się nasza baza. Z naciskiem na pogodę, teren, florę, faunę, jakość powietrza, pokłady minerałów, możliwe zagrożenia związane z powyższymi, z odsyłaczami do dodatkowych raportów zawierających więcej szczegółowych informacji. Doktor Guratin, ten najmniej gadatliwy, był wspomaganym człowiekiem i miał własny wszczepiony interfejs. on jak grzebie w danych, Podczas gdy pozostali, korzystający z interfejsów dotykowych, byli tylko odległymi duchami. Dysponowało mi jednak dużo większą mocą przetwarzania od niego. Myślałam, że wykazują paranoję, bo nawet z interfejsem trzeba przeczytać słowa raportu, najlepiej wszystkie, a niewspomagani ludzie czasami tego nie potrafią. Czasami nie robią tego również wspomagani. Jednak sprawdzając sekcję ostrzeżeń ogólnych, zauważyłam coś dziwnego w formatowaniu. Szybkie porównanie z innymi częściami raportu wykazało, że owszem, coś zostało usunięte i zerwano odsyłacz do raportu dodatkowego. Macie rację, oświadczyłam, wciąż przeglądając bazy danych w poszukiwaniu brakującego kawałka. Nie znalazłam go. To nie był tylko uszkodzony odsyłacz. Ktoś celowo usunął szczegółowy raport. W tego typu pakiecie badania planety powinno to być niemożliwe, ale zapewne wcale jednak takie nie było. Coś zostało usunięte z ostrzeżeń oraz sekcji dotyczącej fauny. Ogólna reakcja sugerowała sporo złości. Pinley i Overs dość głośno wyrażały swoje emocje, a Ratty dramatycznie wyrzucił ręce w powietrze. Jednak, jak już wspominałem, byli dość zaprzyjaźnieni ze sobą i wykazywali dużo większe opanowanie niż mój ostatni zestaw zobowiązań kontraktowych. I właśnie dlatego, jeśli zmusiłam się do przyznania tego, ten kontrakt właściwie sprawiał mi przyjemność. Aż do chwili, gdy coś próbowało zjeść mnie i baradłacz. System monitoringu nagrywa stale, nawet wnętrza sypialni, więc wszystko widzę. Dlatego łatwiej jest udawać, że jestem robotem. Overs i arada były parą, ale sądząc po sposobie zachowania, były nią od zawsze. A do tego blisko przyjaźniły się z rattym. Ratty odczuwał coś nieodwzajemnionego do Pin Lee. Ale nie zachowywał się przez to głupio. Pin Lee często była zirytowana i pod nieobecność innych rzucała rzeczami, ale nie chodziło o rad tego. on wrażenie, że ciągła obserwacja przez firmę dotyka ją mocniej niż pozostałych. Wolesku podziwiał Mensa do takiego stopnia, że mógł być w niej zakochany. Pin Lee też, ale flirtowała czasami z baradłacz. W wypraktykowany sposób, sugerujący, że trwa to już od bardzo dawna, Guratin był jedynym samotnikiem, ale wydawał się lubić towarzystwo pozostałych. Uśmiechał się lekko i nienachalnie, a pozostali zdawali się żywić do niego sympatię. W ich grupie nie było dużo stresu, nie kłócili się wiele ani nie drażnili się wzajemnie dla rozrywki, więc przebywanie przy nich było dość niewymagające. O ile tylko nie próbowali ze mną rozmawiać, czy prowadzić jakichś innych interakcji. Czyli nie mamy żadnego sposobu na sprawdzenie, czy to stworzenie było czymś wyjątkowym, czy też takie żyją na dnie tych wszystkich kraterów, zapytał Ratti w trakcie ruchowego wyrażania swej frustracji. Wiesz, założę się, że tak jest, odpowiedziała specjalizująca się w biologii Arada. Jeśli te duże ptaki, które widzieliśmy na skanach, często lądują na tamtych barierowych wyspach, to te stworzenia mogą na nie polować. To by tłumaczyło co tam robią te kratery. W zamyśleniu skomentowała Mensa. oraz wyjaśnia to przynajmniej jedną anomalię. Ale kto usunął dodatkowy raport? Zapytała Pinli, co ja także uważałam za dużo ważniejsze pytanie. Obróciła się do mnie jednym z tych gwałtownych ruchów, na które nauczyłam się już nie reagować. Czy system centralny mógł zostać schakowany? Nie miałam pojęcia, czy da się to zrobić z zewnątrz. Z interfejsami wbudowanymi w moje ciało od środka było to łatwe. Schakowałam go niezwłocznie po aktywowaniu, gdy jeszcze wznosiliśmy bazę. Musiałam. Bo gdyby monitorował moduł kontrolera i mój strumień tak jak powinien, mogłoby to prowadzić do mnóstwa niezręcznych pytań i rozebrania mnie na części. Na ile wiem, to możliwe, odparłom, ale dużo bardziej prawdopodobne, że raport został uszkodzony, zanim otrzymaliście pakiet badawczy. Najtańszy oferent. W tym można mi zaufać. Rozległy się jęki i narzekania na konieczność płacenia wysokich kwot za gówniany sprzęt. Nie biorę tego do siebie. Guratin, może Spinley zdoła cię odkryć, co się stało? Zasugerowała Mensa. Większość moich klientów zna się tylko na swoich specjalizacjach, a zwykle nie ma powodu wysyłania na wyprawę badawczą specjalisty od systemów. Firma dostarcza wszystkich systemów i wyposażenia, Takiego jak sprzęt medyczny, drony, ja i tym podobne, i zajmuje się utrzymaniem tego w ramach całościowego pakietu zakupionego przez klienta. Pin Lee wydawała się uzdolnioną amatorką w interpretacji systemów, a Guratin miał do dyspozycji swój wewnętrzny interfejs. A na razie, dodała Mensa, czy grupa Deltfall ma taki sam pakiet badawczy jak my? Sprawdziłam. System centralny uważał to za prawdopodobne, ale wiedzieliśmy już, ile jest warta jego opinia. Prawdopodobnie, odpowiedziałam. Deltfall była drugą grupą prowadzącą badania, taką jak nasza, tylko że znajdowała się na kontynencie po drugiej stronie planety. Byli też dużo większym zespołem i zostali przywiezieni przez inny statek, więc ludzie nie spotkali się osobiście, choć czasami zdarzało im się rozmawiać przez sieć. Nie byli elementem mojego kontraktu i mieli własne jednostki ochroniarskie, standardowo jedną na dziesięciu klientów. Powinniśmy móc się kontaktować w sytuacjach awaryjnych, ale przebywanie po przeciwległych stronach planety w naturalny sposób to ograniczało. Mensa odchyliła się na oparcie krzesła i splotła palce. No dobrze. Zrobimy tak. Chcę, żeby każdy z Was sprawdziło poszczególne sekcje pakietu badań pod kątem swoich specjalizacji. Spróbujcie zobaczyć, czy nie brakuje tam jeszcze jakichś informacji. Kiedy będziemy mieć częściową listę, skontaktuję się z Deltfol i zobaczę, czy będą mogli nam wysłać pliki. To brzmiało jak świetny plan, bo nie wymagało niczego ode mnie. Czy będzie mnie Pani jeszcze do czegoś potrzebować? Doktor Mensa? Zapytałam. Obróciła się do mnie. Nie, zadzwonię, jeśli będę mieć jakieś pytania. Zdarzało mi się pracować na kontraktach, gdzie kazaliby mi tam stać przez cały cykl dnia i nocy, na wypadek gdyby ode mnie czegoś chcieli, i użycie strumienia do wezwania mnie wymagałoby za dużo wysiłku. Wiesz? Możesz zostać tu, w części załogowej, jeśli tylko masz ochotę. Chciałabyś tego? Wszyscy na mnie popatrzyli, większość z uśmiechem. Jedną z wad noszenia pancerza jest fakt, że przyzwyczaiłam się do nieprzejrzystego z zewnątrz wizjera. Nie mam wprawy w kontrolowaniu wyrazu twarzy, który w tej chwili musiał emanować oszołomionym przerażeniem, a może przerażeniem wymieszanym z grozą. Mensa wyprostowała się poruszona. Albo nie. Wiesz co wolisz? rzuciła pośpiesznie. Muszę sprawdzić perymetr. Oznajmiłam, a potem udało mi się wykonać zwrot i opuścić część załogową w zupełnie normalny sposób, a nie jakbym uciekało przed bandą strasznych wrogów. W bezpieczeństwie zapewnianym przez dyżurkę ochrony, oparłam głowę o pokrytą plastikiem ścianę. Teraz wiedzieli już, że ich mordbot nie chce przebywać przy nich ani trochę bardziej niż oni z nim. Oddałam mały kawałek siebie. Tak być nie może. Mam zbyt wiele do ukrycia, a zdradzenie jednego elementu oznacza, że reszta nie jest chroniona. Odepchnęłam się od ściany i postanowiłam trochę popracować. Brakujący raport wzbudził moją czujność. Nie, żeby nie było żadnych wytycznych na takie sytuacje. Moje moduły edukacyjne były tanim badziewiem i większość przydatnej wiedzy na temat ochrony zdobyłam z programów edukacyjno-rozrywkowych na kanałach rozrywkowych. To kolejny powód, dla którego muszą wymagać od grup badawczych oraz firm biologicznych i technologicznych wynajmowania jednego z nas pod groźbą braku poręczenia. Jesteśmy bardzo tani i kiepscy. Nikt nie wynająłby nas do celów innych niż mordowanie, gdyby nie musiał. Po założeniu na siebie zapasowego trykotu i pancerza obeszłam perymetr i porównałam bieżące odczyty terenu i skany sejsmiczne z zarejestrowanymi zaraz po przylocie. W strumieniu było parę notatek od Ratti i Arady na temat tego, że zwierzęta, podobne do tych, które nazwaliśmy teraz wrogiem jeden, mogły wygenerować wszystkie nietypowe kratery w badanym obszarze. Jednak wokół bazy nic się nie zmieniło. Sprawdziłam też, żeby się upewnić, że zarówno duży, jak i mały skoczek mają pełny stan wyposażenia awaryjnego. Samo je tam pakowałam, kilka dni temu, ale sprawdzałam głównie, żeby mieć pewność, że od czasu ostatniej kontroli ludzie nie zrobili z nimi niczego głupiego. Zrobiłam wszystko, co przychodziło mi do głowy aż w końcu pozwoliłam sobie przejść w tryb spoczynku i nadrobić seriale. Obejrzałam trzy odcinki księżycowej ostoi i przewijałam scenę seksu, gdy doktor Mensa przesłała mi przez strumień parę ciekawych zdjęć. Nie mam żadnych części związanych z płcią ani seksem. Jeśli konstrukt je posiada, to jest seksbotem w burdelu, nie mordbotem. Więc może dlatego sceny seksu mnie nudzą. Choć chyba byłyby nudne nawet gdybym miało części związane z seksem. Spojrzałam na zdjęcia w wiadomości mensa, a potem zapisałam miejsce w serialu. Muszę się do czegoś przyznać. Tak naprawdę nie wiem, gdzie jesteśmy. W pakiecie badawczym mamy, a przynajmniej powinniśmy mieć, pełną mapę satelitarną planety. Na tej podstawie ludzie podejmują decyzje dotyczące wyboru miejsca badań i ocen. Jeszcze nie oglądałam tych map i ledwie zerknęłam na pakiet badawczy. Na swoją obronę mam fakt, że byliśmy tu 20 lokalnych dni i nie miałam do robienia niczego poza staniem i przyglądaniem się, jak ludzie przeprowadzają skany albo pobierają próbki ziemi, skał, wody i liści. Nic mnie nie goniło. Na dodatek, jak mogliście zauważyć, nie obchodzi mnie to. Tak więc nowością był dla mnie fakt, że na naszej mapie brakowało sześciu fragmentów. Pinli i Guratin odkryli te niezgodności, a Mensa chciała wiedzieć, czy moim zdaniem to wynik taniego i pełnego błędu w pakietu badawczego, czy też kolejny efekt hakowania. Doceniałam fakt, że porozumiewaliśmy się przez strumień i nie zmuszała mnie do mówienia do niej przez komunikator doceniłam to tak bardzo że wyraziłam swą prawdziwą opinię że to prawdopodobnie skutek taniego gównianego pakietu badawczego ale jedynym sposobem na upewnienie się byłoby wybranie się w celu obejrzenia brakujących fragmentów i sprawdzenie czy jest tam coś poza nudną planetą nie ująłam tego dokładnie w ten sposób ale o to mi chodziło. Wycofała się po tym ze strumienia, ale zachowałam czujność, bo wiedziałam, że zwykle szybko podejmuję decyzję. i jeśli zacznę z powrotem oglądać serial, znowu mi przerwie. Z drugiej strony sprawdziłam widok z kamery monitoringu bazy, żeby posłuchać ich rozmowy. Wszyscy chcieli lecieć sprawdzić i nie mogli się tylko zgodzić, czy robić to od razu, czy poczekać. Dopiero co odbyli rozmowę z Deltfall na drugim kontynencie, którzy zgodzili się wysłać kopię brakujących plików pakietu badawczego. Niektórzy klienci chcieli najpierw przekonać się, czego jeszcze brakuje, a pozostali chcieli lecieć od razu i bla, bla, bla. Wiedziałam, jak się to skończy. To nie był długi lot. Niewiele poza zasięg już przeprowadzonych przez nich badań i ocen. Choć brak wiedzy na temat miejsca docelowego zdecydowanie stanowił czerwony sygnał dla ochrony. W inteligentnym świecie powinno polecieć samo, ale z modułem kontrolera musiałam przez cały czas pozostawać nie dalej niż 100 metrów od przynajmniej jednego klienta, bo inaczej bym nie usmarzył. Wiedzieli o tym, więc zgłoszenie się na ochotnika na samotny lot przez pół kontynentu. Mogłoby aktywować kilka alarmów. Kiedy więc Mensa ponownie otworzyła strumień, by poinformować mnie o grupowym wylocie, powiedziało mi jej, że zgodnie z procedurami bezpieczeństwa ja też powinnam lecieć. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.